Dawno nie mieliśmy okazji nad wodę zabrać się do testów foteli karpiowych, a skoro taka się pojawiła, no to nie mogliśmy jej przepuścić. Dziś prezentacja trzech modeli jeleniogórskiej firmy Neko. To produkty z różnych półek cenowych. My naszą prezentację rozpoczniemy od tego z wyższej półki. Pierwszy z nich to komfortowy fotel z podłokietnikami. Można powiedzieć, że jest wielozadaniowym. Posłuży nam jako siedzisko, ale również możemy go rozłożyć do pozycji leżącej. Kto ma problemy z plecami, ten doceni tę wygodę. Pozycja leżąca to 57 na 147 cm. Te wymiary to rzeczywisty komfort. Fotel nie jest przekombinowany. Wykonany jest z solidnej jakości materiałów. Nie odnosimy wrażenia, że należy na niego szczególnie uważać. Cechuje się prostą regulacją wysokości aluminiowych nóg, a te nie zapadną się w mokry grunt, bo zapobiegną temu duże, regulowane stopki. Element ten to standardowe już wyposażenie tego typu foteli. Kąt pochylenia regulujemy za pomocą solidnych, skrętnych zacisków. Zadowoleni z użytkowania tego fotela będą także wędkarze o solidnej posturze. Posiada on szerokie oparcie 57 cm na 69 cm i regulowany kąt nachylenia. Od gruntu dzieli go w zależności od ustawienia nóżek od 42 do 50 cm przestrzeni. W transporcie to nieco ponad 7 kg, a wymiary to 68 na 24 na 87 cm. Stelaż wykonany został z aluminium. Kolejna z propozycji, o której dzisiaj chcemy powiedzieć, to fotel, który naszym zdaniem ma świetny stosunek ceny do jakości. Wykonany z materiałów chętnie wykorzystywanych w tym segmencie. Ciemno-oliwkowy kolor zdradza jego wędkarskie przeznaczenie, a możliwość rozłożenia do pozycji półleżącej daje sporo komfortu podczas długiego czekania na branie. Regulacja nóżek w tym fotelu odbywa się w zakresie 10 cm. Siedzisko to równe pół metra, a oparcie 45 cm. Ostatnia z propozycji to wersja najbardziej budżetowa. Lekki fotel, który waży jedynie 5,5 kg z całkiem sporym oparciem o wymiarach 49 na 55 cm. Tak jak w poprzednich modelach, także siedzisko to spora, wygodna powierzchnia o wymiarach 49 na 51 cm. Model ten da się także rozłożyć do pozycji leżącej. Długość oparcia wraz z siedziskiem po rozłożeniu to w sumie 106 cm. Regulacja nóżek w zakresie maksymalnie 9 cm. Minimalna wysokość nad ziemią to 33 cm. Fotele marki Neko wykonane są z dobrych materiałów i jak widzicie w typowo karpiowym designie. Oferują całkiem sporą wygodę siedzenia, ale także dużo możliwości regulacji. Obecnie w ofercie jest 6 różnych modeli, rozpiętość cenowa od 180 do 399 zł. Jeśli jesteście zainteresowani, szczegółów możecie poszukać na stronie necofishing.com. Tam również znajdziecie pełną listę dystrybutorów, u których kupicie ten sprzęt.